polecam, Mateusz Kieliszkowski. Witam Was z Piły, gorąco, cieplutko. Mamy przepiękną dzień. Zmaganie, piąty puchar, pojedynek gigantów. Widzimy się tutaj po raz pierwszy w Pile od bardzo, bardzo dawna, chyba bodajże od 2002 roku. Gościnnie zaprosił nas tym razem powiat pilski. Pan Eligiusz Komarowski, dziękuję ślicznie, panie starosto. Będziemy tutaj się wzmagać w 6 konkurencjach. Może tutaj ja może wytłumaczę na następie, jakie konkurencje mamy. Mamy dzisiaj zegar, który będzie ważył około 300 kg. Tutaj ten wspaniały, piękny zegar. Następnie mamy ciężaróweczkę, która waży około 10 ton, czyli takie przeciąganie w siedzie. Wiadomo, to dzisiaj nie robimy tych ciężarów bardzo mocnych, gdyż za tydzień mamy Mistrzostwa Polski w parach w Inowrocławiu, więc zawodnicy muszą być też zregenerowani, więc troszeczkę poradzimy się treningowo, ale będzie też bardzo mocno. Mamy tutaj trzecią konkurencję, jest tutaj konkurencja barkowa, czyli hantel, który, może podejdziemy bliżej, hantel, który waży 90 kg, do tego będzie aksel, który będzie ważył 130, a następnie skończymy belką 150. Mamy też spacer farmera, tutaj walizeczki będą ważyły, ta rama będzie ważyła około 300 kg, 2 × 15 m. Oczywiście czwarta konkurencja, taki troszeczkę nowa konkurencja w tym roku, w tamtym roku, czyli uchwyt Herkulesa. Te wielkie bale muszą być dźwigane przez zawodników, czyli najwięcej, kto najwięcej utrzyma, wygrywa tą konkurencję. I kończymy konkurencją nietypową, troszeczkę inaczej niż sztanga, ale troszeczkę inne obciążenie, czyli mam takie gotowe, specjalne beki. Tutaj dzisiaj ten ciężar będzie wynosił 300 kg. Oczywiście mamy szóstkę, czyli będzie z nami dzisiaj zeszłoroczny mistrz Polski Oskar Ziłkowski, będzie zawodnik trzeci, mistrz Polski 2021 Kuba Strzechowski, będą zawodnicy z Pomorza, będą z Kujaw, więc zostańcie z nami, będzie się działo. Pozdrawiam. Dawaj!
Pojedynek Skabowski-Szczechowski, a my po gwizdku, tu jest prośba. I w miarę upływu czasu nie opuszczamy, a wręcz w drugą stronę, kiedy będą zmęczeni, teraz! Dawaj! Jesteście gotowi? 3, głośno! 2, 1, poszli! Dajcie im teraz porządne wsparcie! Jeszcze 5 metrów! Krzysztof też walczy, Fakus jest już na razie. Krzysztof Kasnerski! Tak jak było przy APC, ale po gwizdku. I teraz, drodzy Państwo, ja wiem, że na początku bardziej jest i głośniej, ale pomóżcie Krzychowi do końca. Pomagamy, pomagamy! Krzysztof Kasnerski, pierwszy obrotny, Fritz Musej! Lecimy piwa! A Kasner ma 60 minut za sobą. Jedziemy z tym dalej, do pięknej damy, proszę bardzo. Krzysztof Kasnerski, ostatnie 2, 3, może 4 kroki, stop! W miarę upływu czasu, nie ciszej, jak głośniej! Piła, to jest ten moment! Jaka rebelka! Jesteście naprawdę fenomenalni! A Szczepan idzie po swoje, pierwsze 60 minut za nim! Szczepan! I za chwilę będzie liderem, nie przestawajcie, panu Piła! Jest już najlepszy, brakuje jeszcze może małego kroku. Jest to głos. Ruszy! To jest ten moment! I Fritz Musej! Sektor C, proszę się tu nie obijać! Jesteście najbliżej, dajcie mu trochę hałas! A samo 60 minut, na problemy, teraz! Walczy do końca, wojownik strój miasta, jeszcze 2 kroki, będzie liderem, jest już najlepszy! Marcin Skabowski! 2 lata bojów, to jest dokładnie 3 sezony, to są 3 sezony. Gość ma brąz, srebro i złoto mistrzostw Polski, gość ma papiery, aby być na lata wielkim polskim wojownikiem na świat. Przygotujcie ręce, idę z nagrodami! Lecimy, piwa! Jeszcze trochę! Pięknie! A Oskar Ziółkowski, dawajcie teraz, kiedy są problemy! Pierwsze 90 minut za chwilę, zanim... Jeszcze pomóżcie, ja idę po kolejne prezenty! No i teraz, ten moment!
pierwsze 5-6 minut będzie liderem, jest najlepszy. Prowadzi już muzyka. Zróbmy mu prawdziwą moc! Brawa dla Kuby! I Frit Muzy! Piła! I teraz, kiedy zaczynają się problemy u Ściechowskiego! Słuchajcie, trzeba pomóc, bo zaczyna gamować piętami! Przytomniejszy! Mariusz Bakut, po gwizdku moja prośba, do końca, do ostatniej minuty dosłownie, którą będzie szedł Mariusz, zróbcie petardę, bo może być to ciekawe, ale jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, czy wytrzyma presję, czy jest przygotowany w zegarze, teraz piła! Duża, duża sprawa przed Mariuszem, o! Ale spuściła, widać tam, zdarła się skóra. YouTube, a teraz Mariusz Bakut ruszył! Głośno! Pomagamy, pomagamy! Outsider w poprzednim boju, ale teraz zaczął dobrze! Piła! Nie odpuszczajmy tego! Muza! Daj, Janek, daj trochę mocy! Niech tutaj Mariusz poczuje także wsparcie muzyczne! Halo, Piła! Potrzeba was więcej! Zaliczone! No i teraz tapelka! Teraz potrzebuje dopiero wybór! Proszę nie stać! Proszę się uśmiechać! Proszę go wspomóc! Mariusz Bakut Wrocław. Element numer 3, belka 150 kg. Jedziemy, jedziemy z tym. Rytmuzy, piła. Zostało jeszcze trochę czasu. Zostało jeszcze trochę. Pomóżcie, pomóżcie, trochę czasu. Ale. Ale to już niewiele. Niestety, widać, że już. Były trzykrotny mistrz Polski juniorów, amatorów. Teraz jest już gotów. Uwaga, ruszył! Teraz jesteśmy potrzebni! Rytmuzy! Piła, nie odpuszczajcie! Od początku do końca, na pełne. Dawaj, Krzysztof Góra! Zdajecie i teraz pomóżcie! Reprezentant Gdańska. Numer 3, piła! Jest szczęśliwy, jest liderem, a więc po gwizdku, ja biorę też prezenty, ruszył! Wielki brawo dla Szczepana! Dawaj góra! Najpierw ten pierwszy 90-kilogramowy element, ale nie odpuszczajmy, drodzy Państwo! Szczepan Krzeszyński potrzebuje dzisiaj przyjaciół z Piły. Góra Szczepan. Ależ są problemy. Piła potrzebująca. Ajajaj, stracił. Polecimy z mocą. Jedziemy z tym, Piła. Głośniej. Pomóżcie, Frit Muzy. Daj głośniej, Janek. No i teraz Axel, góra! Zaliczamy! No i teraz! Kuba! No i są problemy, ale ma jeszcze dużo czasu. Z waszą pomocą jest w stanie podejść do tej próby. Zaliczamy! Na dwie raty, ale zrobił to. No to uwaga, moi drodzy, szykujemy ręce. 3, 2, 1. Poszedł! I teraz petarda w Gdańsku. Petarda w chwilę. A gdańszczanin skupiony. Nie zaliczył. Nie. Będzie potrzebował jednak waszej pomocy zdecydowanie. Są kłopoty na pierwszym wartowym elemencie. Marcin Skabu-Sawowski. Teraz zaliczył, no bo teraz. Look!
zróbmy mu tutaj piękną brzegę. Dajcie 130 kg. Zawieszone, pięknie! I teraz nikt nie śpi, nikt nie ziewa, wyciąga ręce. Pomagamy. Szkodka, zwłaszcza sektor C, dajcie nam mocy z tymi. Wszystko jest w stanie, pęknąć jeszcze. Jestem zdecydowany, z pewnością zwycięzcy ruszył! Oskar Żółkowski! Pierwszy element zaliczony, piła, nie odpuszczamy! Dawaj, Janek, dawaj! Zaliczony! To jest parkowy sprint Oskara Żółkowskiego! Nie ma wątpliwości, nie ma mocnych na Żółkowskiego. Ze mną jest oczywiście nie kto inny jak Oskar Żółkowski, wicemistrz Polski z tego roku Białystok oraz mistrz Polski 2021. Oskar, co się wydarzyło w tych walizeczkach? Tych, które po prostu, no, coś się stało. Chciałeś ruszyć szybko, widziałem, że to jest dla ciebie nie jest jakiś wielki ciężar. Jesteśmy przed mistrzostwami Polski w Wrocławiu, ale co się wydarzyło? Powiedz coś. Dokładnie tak mówisz. Chciałem za szybko to zrobić, poniosło mnie trochę i zbyt mocno się pochyliłem przy starcie do przodu, przez co upadło mi to nosidło i musiałem wtedy już nadrabiać. Ale i tak nie wyszło najgorzej, bo tam trzecia lokata chyba była minimalnie ze stratą do Kuby. No widzę, że jesteś cały czas w szubie. Teraz widzę, że masz już poważną przewagę po naszej czwartej konkurencji barkowej. Widzę, że pokazałeś im dokładnie zawodnikom, pokazałeś, że mistrz Polski no, zobowiązuje. No, ten tytuł zobowiązuje do tego, co pokazałeś w konkurencji barkowej. Przed nami Herkules. Jak się dzisiejszego dnia czujesz? Może coś powiesz sobie. Herkules? No teraz mamy chyba 6 punktów przewagi, także myślę, że w Herkulesie, w tym roku na chwytu nie trenuję. Jak będę gdzieś tam w pierwszej trójce, będzie dobrze i ciągi pociśniemy. A jeszcze nie, jaki ciężar na ciągi tam planujemy? Dzisiaj planujemy troszeczkę, mamy inną odsłonę, czyli na tych wielkich beczkach, tych, które dźwigałeś na przysiady w Białymstoku, robimy taką nową odsłonę, czyli będzie 300 kg na ilość powtórzeń w ciągu 70 sekund. Myślę, że no, zobaczymy twoją moc. Mam nadzieję, że wyjdę ostatni do tej konkurencji, się nic nie zmieni po Herkulesie i włączymy, będziemy kalkulować, nie? Tak żeby zrobić jedno powtórzenie więcej niż najlepszy zawodnik. Czyli Oskar, życzę ci dokończenia tych zawodów w zdrowiu przede wszystkim. No i widzimy się w Wrocławiu. Mistrzostwa Polski z Trogmem w parach za tydzień i na Wrocław. Tak, zapraszamy serdecznie. Dokładnie, będziemy tam z Mariuszem Dorawą bronić tytuł mistrzów Polski. Jak wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. Tak, oczywiście. Oskar jest mistrzem Polski zeszłego roku w Białymstoku w parach. Broni tytuł. No i zapraszam wszystkich serdecznie. I na Wrocław 23. Zapraszamy serdecznie. Jakub, jak dzisiaj forma? Wiem, że przygotowujesz się na Mistrzostwa Polski za tydzień. Jesteś w parze z kim? Przypomnij. Z Szymonem Cholesińskim jesteśmy w parze. Co przygotowania? No ciężko coś przygotować, bo co tydzień tak naprawdę mamy zawody. Już 2 tygodnie temu były tak naprawdę 2 pojedynki gigantów u ciebie. Dzisiaj mamy kolejny pojedynek. Tak pewnie jak słychać, troszeczkę w tym tygodniu choroba mnie dopadła, ale nie ma co się mazać. Robimy co możemy. Na razie jestem drugi. Mam nadzieję, że uda się to już. Ale widzę, że dzisiaj generalnie tutaj cię troszeczkę choroba zmogła, ale widzę, że jesteś w sztosie, jesteś przygotowany. Wiadomo, brakuje tych setnych, zawsze coś tam wyrywa. Oskar jest mocno przygotowany, wiadomo, że jest zdeterminowany. No, tytuł mistrza Polski zobowiązuje. Twoje trzecie miejsce na mistrza Polski też zobowiązuje, więc myślę, że pokażesz dalej ogień. No i przed nami jest uchwyt kolejny. Jak się czujesz w tej konkurencji? Różnie. Ogólnie jest to moja dobra konkurencja. Tutaj dużo zależy po prostu, jak te pale będą z nami współpracować, żeby nie rozbujać. Mamy 2 konkurencje do przodu, do końca, także oglądajcie i do końca będziemy walczyć. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jakub będzie z nami się zmagał w Inowrocławiu z Szymonem Cholesińskim, a tymczasem już niebawem 5. konkurencja pojedynku gigantów Herkules. Zostańcie z nami. A, B i C, jak od początku. Ja biorę prezenty, mamy teraz piękne kubki, ale nie tylko. Od powiatu bielskiego, ale w miarę upływu czasu, kiedy będzie słabo, kiedy ten uchwyt będzie rozrywany, będziemy pomagać. Uwaga, zwalniamy ciężar. Uwaga, to jest ten moment, kiedy także czasem zrobią błąd. Uwaga, ruszył teraz, on zawołał, potrzebujemy, zwłaszcza wy tutaj, państwo,
za Szczepanem. Z każdą uciekającą sekundą idziemy zdecydowanie w górę. 11 sekund już za Szczepanem. Sędzia podpowiada upływający czas. Koleżanka, te koleżanki, dawajcie nocy Szczepanowi. Małego przyjaciela nie odpuszczamy. Zobaczcie jak... Ruszył! Teraz to jest ten moment! Nakręćcie tutaj! Nakręćcie Stachowi! To co jego! Czuję, że to tak samo! I będę z was prezentami! Marcin Stawusowski! Pierwsze 15 sekund za nim! I teraz pokręćcie! Przygotowujemy się już do ostatniej konkurencji naszych zmagań, czyli pojedynku gigantów w Pile. Jest ze mną Krzysiu Kacnerski, walczy dzisiaj o czołowe lokaty, czyli drugą pozycję lub trzecią. Czterech zawodników ma dokładnie bardzo małe staty punktowe, więc w tej konkurencji zobaczymy, kto jest mocniejszy. Przygotowania, Krzysiu, jak ci podają za dzisiejsze zawody i jak się czujesz w tej konkurencji może? Ja powiem szczerze, ja się bardzo rewelacyjnie czuję z tego względu, że jest to taki mój przełomowy sezon, nic mi nie doskwiera, mogę w końcu troszkę więcej pokazywać niż ostatnie lata, ostatni weekend, dwa razy podium, swoje jedne zawody wygrane. Ja już powiem szczerze, w tym sezonie jestem troszkę zwycięzcą, ale dzisiaj już też znowu walczę o podium, troszkę zawaliłem zegar, jestem mega zadowolony, lędźwia mam mocno wymęczone.
ciągu będę chciał bronić podium, na pewno. Zobaczymy jak chłopacy, no wszyscy mocni. Ja się starzeję, młodzi przychodzą, taka kolej rzeczy. Krzysiu, kolej rzeczy, no starsi odchodzą, jak Jarek Dymek, Mariusz Podziąski i wielu innych, i Robert Szczepański, no przychodzą nowi, no ale cały czas ucierasz nosa tym młodym, no i mam nadzieję, że dzisiaj w tej konkurencji udowodnisz, że no wiek nie gra roli, dlatego myślę, że to miejsce twoje wymarzone, czy drugie, czy to będzie nawet trzecie, jest w twoim zasięgu. Jak uważasz? Jest w zasięgu, jak najbardziej. Ciągi też nie są moim jakąś tam złą piętą, chociaż mówię, jestem troszkę wymęczony. My gdzieś tam się nie skarżymy już po latach, że tu boli, tu puchnie coś, tu spina, tu są mikrourazy. Uwierzcie szczerze, że wychodzi ponad 15 lat dźwigania. Ja się niezmiernie cieszę w tym sezonie, że mogę przede wszystkim, Piotrze, u ciebie startować. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być w takiej telewizji jak Real Farm. Niezmiernie mi miło. I jeszcze mogę dźwigać i nic mi do tego się nie doskwiera w tym sezonie. Chcę jeszcze powalczyć na pewno nie o jedno podium. Czy będę za tydzień na Mistrzostwach Polski w parach? Szukam kandydata. Proszę dzwonić. Mam nadzieję, że Krzysiek zobaczy się z nami na Mistrzostwach Polski w parach. Będzie to 9. para. Taka, no zobaczymy. To będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że no... Będziemy wyłonimy następnego mistrza Polski. Oskar oczywiście broni, ale Krzysiek, tobie życzę dużo zdrówka. Przede wszystkim no, w tej ostatniej konkurencji, tej twojej siły, świetnie wyglądasz przez wiele lat. Ludzie cię podziwiają, więc myślę, że udowodnisz, że jednak wiek nie gra roli. Trzymamy się cieplutko, pozdrawiamy firmę Real Farm, Piła jest z nami. Zobaczymy, Krzysiek walczy o podium. Pozdrawiamy, trzymajcie się cieplutko. Zawodnik tutaj bliżej mojej perspektywy, z Habu, będzie w stanie w martwym powalczyć o miejsce drugie pojedynku gigantów. Uwaga, Piła! Lewa, prawa ręka i wszystko, co da tutaj mocno paką! Liczymy, raz Szczepan, ale głośniej, głośniej! Jeszcze raz dla was prezenty, Szczepan 2, Szczepan 3, Marcin Skawowski z problemami, ale halo! Piła, jak zawsze piękna wokół was! A Szczepan walczy do końca. Jest szansa, aby złapał tutaj jeszcze czystkę. Za nimi pół minuty, Piła, potrzebują was. Panowie, nie spać. Brawa, brawa, brawa dla małego dżentelmena, proszę bardzo. I pomagamy do końca. A Szczepan jeszcze ma kilkanaście sekund, spróbuje, podejdzie. No i tak pozostaje się wojownika. Walczy do końca. Szczepan Krzysiński. Jeszcze próbuje. Niewiarygodne. Zabrakło. 8 powtórzeń będzie trudno, ale myślę, że chłopacy powalczą. Krzysztof Kacnerski. Tydzień temu 2 brązowe miejsca na dwóch pojedynkach. Mariusz Pachut dzisiaj przygotowany piekielnie. Ruszamy, Piła! Bo trzeba go kręcić na trybunach. Pomóżcie jeszcze, Karol! Ja wiem, że jesteście już tutaj piekielnie zmęczeni, ale mamy jeszcze tu prezenty. Walczy Krzysztof Kacnerski do końca. Halo, Piła! Jest jeszcze bardzo dużo czasu. 35 sekund. Co wykręci Mariusz Pachut? Krzysztof z małym przerywnikiem, z małym pit-stopem. Zostały 23 sekundy. Pomóżcie Krzysztofowi, próbuję! Mariusz, odpuśćcie już tę walkę. Puśćcie po raz ostatni. Tak jak od początku do końca było pięknie. Oskar 2, Oskar 3, Oskar 4, Żółkowski 5, dokręćmy jeszcze. 6, będzie chciał wygrać czwartą z konkurencji. I za moment, i za chwileczkę zrobił tyle, co musiał. Oskar Żółkowski. Mateusz Kieliszkowski.